Zapaleńców spacerów z kijkami wciąż przybywa. Przybywa także zawodów organizowanych dla amatorów Nordic Walking. W Miłomłynie do rywalizacji zgłosiło się 20 osób z Ostródy, Grudziądza, Gdańska, a nawet Poznania. Zdobycie najwyższego miejsca na podium nie było łatwe. Wygram, dochodząc do mety. Miks zaawansowania uczestników to rzadkość w innych dyscyplinach. Każdy podszedł do tematu w indywidualny sposób. Był to marsz zdrowia, dobrej zabawy i walki o główną nagrodę. Organizator przewidział dla najlepszej trójki weekendowy pobyt w obiektach grupy Anders. Relaks w hotelowym zaciszu to marzenie Adriana z Gdyni, który do imprezy przygotowywał się przez cały rok. Zimę 100 km tygodniowo. A latem? Latem z 80-70. Zawodnicy mieli do pokonania 10 kilometrów. Dla jednych była to pestka, dla drugich wyczerpujący odcinek. Mimo trudów i ograniczonego zapasu sił do mety dotarli wszyscy. Trasa jest zróżnicowana od pagórków po zejścia, różnego rodzaju górki piaszczyste. No i początek trasy był na betonie niestety. No jest to pierwsza nasza organizacja, więc mamy nadzieję, że w przyszłości już będzie to jakoś poprawione. Nad bezpieczeństwem i prawidłowym przebiegiem zawodów czuwał sztab zaangażowanych w imprezę osób. Uczestnicy także byli czujni. Fair play postępowali ponoć wszyscy. Ja na przykład mam takie lustereczko i tam co jakiś czas spojrzę w nie, jak tam z tyłu, czy mam kogoś na plecach, czy próbuję podbiec, ale tacy rasowi biegacze to nie posuną się do tego, żeby biec. Marsz został potraktowany przez sportowców z kijkami całkowicie na serio. Każdy pokonywał trasę swoim tempem, ale z równie dużym zapałem. Nordic Walking wciąga. Imprezy takie jak tam mnożą się jak grzyby po deszczu. Jeśli chodzi o Nordic Walking, organizowane są również już turnieje typu Mistrzostwa Polski, więc jest to dyscyplina, która staje się taką dyscypliną, powiedziałabym, zawodowców. Marsz z kijkami usprawnia układ oddechowy i sercowo-naczyniowy, uaktywnia 90% mięśni, odciąża stawy. Aspekty zdrowotne są nieocenione i to nie tylko w przypadku seniorów. Jak widać, jestem młody, z reguły mało widać młodych z kijkami, tak? Dlatego ja chcę przełamać tą pasę i pokazać ludziom młodym, że przy okazji też mogą wyjść na dwór i coś porobić dla zdrowia. Pierwszy do mety dotarł mieszkaniec Gdyni. Adrian Tofil miał znaczącą przewagę nad rywalami. Ciężkie treningi opłaciły się. Żona mnie wyciągnęła na Nordic Walking rok temu i tak zacząłem trenować. Coraz lepsze wyniki, coraz lepsze. Spacer z kijkami nie jest już niczym wstydliwym, ani trudnym. Mimo to dobrze jest rozpocząć chodzenie pod okiem instruktora, który nauczy prawidłowej techniki marszu i pomoże dobrać odpowiednie kije. A wtedy nie tylko poprawimy kondycję, ale także odczujemy prawdziwą przyjemność z wysiłku.